Herbatka z szałwi. Szałwia to kolejne zioło, które bardzo łatwo jest stosować. To zastosowanie szałwi jest niesamowicie proste. I dzisiaj o herbatce na parze z szałwi. Tutaj wystarczy susz albo też gotowe herbatki zaparzyć. Jedną, dwie łyżeczki suszu, zalać gorącą wodą, odstawić na 10-15 minut pod przykryciem, odcedzić i gotowe. Ale tutaj od razu powiem bardzo ważną kwestię, żeby mi nie umknęła. Nigdy nie stosujemy szałwi dłużej niż przez dwa tygodnie. I czy to chodzi o zastosowanie tej szałwi wewnętrzne, czyli na przykład pijąc tą herbatkę, czy zewnętrznie, niejako stosując tą herbatkę, czy już raczej napar do okładów. Dwa tygodnie i robimy przerwę. To jednak jedno z tych ziół, którego nie możemy stosować cały czas. No ogólnie z każdym ziołem robimy przerwę. Oczywiście po tych 10-15 minutach odcedzamy i jest gotowe. Pijemy jedną trzy porcje dziennie. Ja jednak tak radzę, żeby nie pić więcej niż 3, żeby nie pić więcej niż 3 łyżeczki suszu szałwii dziennie i do dwóch tygodni. Najlepiej pić przed posiłkiem. Oczywiście herbatka napar to tak jak powiedziałem, nie tylko zastosowanie wewnętrzne. Czyli pijemy i cieszymy się z tych właściwości, ale też możemy ją stosować jako płukankę, nie tylko do płukania gardła naszej jamy ustnej, ale też na przykład do płukania włosów i inne zastosowania zewnętrzne, na przykład okłady z właśnie szałwii. Ale dlaczego warto stosować szałwie i dlaczego co jakiś czas warto te kilka dni na przykład tą szałwie stosować? Oczywiście jeśli nie mamy żadnych przeciwwskazań. O których będzie na końcu. Po pierwsze, w przypadku zapalenia jamy ustnej dziąseł, tu jako coś do płukania, ale oczywiście, kiedy mamy takie problemy, idziemy do specjalisty. Szałwia ma działać tylko kojąco, ma złagodzić ból gardła, ma pomóc nam przetrwać do wizyty u specjalisty. Oczywiście, szałwia dostarcza też wielu składników. Tutaj zapraszam na mój materiał o szałwi, szałwia właściwości. Tam jest więcej informacji na temat tych właściwości szałwii. Ale do tego szałwia, herbatka z szałwi potrafi w sposób łagodzący, kojący działać na zapalenia, na zapalenie skóry i na bardzo, bardzo lekkie oparzenia, chociaż tutaj ja tego nie polecam. Każde oparzenie to coś niedobrego, nie wolno tego bakatelizować, nawet niewielkie, no, też bez przesady. Idziemy do kogoś kto się na tym zna. Tutaj oczywiście tą herbatkę, napar stosujemy zewnętrznie na jakiś opatrunek, na jakąś gazę, troszkę tego naparu dajemy i okładamy to miejsce na skórze, gdzie jest na przykład zapalenie skóry. Ale to ma działać tylko łagodząco, kojąco. Nic, nie bagatelizujemy. Jeśli coś się przedłuża idziemy do specjalisty, jak zawsze. Napar oczywiście można również stosować do pielęgnacji włosów i skóry. Tutaj oczywiście, jeśli chcemy zrobić płukankę do włosów, to te dwie łyżeczki suszu z szałwii czy tą herbatkę z szałwii nie wsypujemy do szklanki gorącej wody, tylko tutaj już potrzebujemy litr przynajmniej tej wody i po wystudzeniu służy jako płukanka. Jeśli chodzi o pielęgnację skóry, to oczywiście albo do obmywania, albo do płukania, albo do wcześniej wspomnianych okładów jak zawsze nie przesadzamy z ilością, nie przesadzamy z długotrwałością, ponieważ no, skutki mogą być niefajne. Oczywiście szałwia ma też działanie, oczywiście szałwia ma też działanie przeciwpotne i tutaj możemy zastosować okłady, lekko nasączony gazik i kilka razy dziennie to miejsce, gdzie do tego pocenia się dochodzi stosować i też nie dłużej niż dwa tygodnie. Oczywiście należy pamiętać, to już może na koniec, że szałwia może wchodzić w interakcje z środkami oddziaływującymi na układ nerwowy czy też, na, czy też z lekami przeciwzakrzepowymi. Do tego, kiedy będziemy zbyt długo stosować szałwie, czy zewnętrznie, czy wewnętrznie, mogą pojawić się problemy z układem pokarmowym, wymioty, drgawki, nic wesołego. Oczywiście muszą uważać też kobiety w ciąży, kobiety karmiące, Tutaj one tylko po konsultacjach, i to takich naprawdę porządnych, ponieważ np. u kobiet karmiących może nastąpić zahamowanie laktacji. Więc te wszystkie właściwości, jakie posiada szałwia, to są również rzeczy, które mogą w sposób negatywny, w niektórych przypadkach wpłynąć na nasze ciało. Nie przedłużamy, nie zwiększamy zbyt. Nie zwiększamy zbytnio dawki, tak żeby to nam pomagało, a nie szkodziło. Jak zawsze, w przypadku każdej substancji, każdego zioła, które ma jakieś właściwości, ma substancje aktywne, musimy pamiętać, żeby sobie nie zaszkodzić. I nawet w przypadku szałwi musimy o tym bardzo dokładnie pamiętać. Na dzisiaj dziękuję. Oczywiście zapraszam na inne materiały, szczególnie na ten materiał o właściwościach szałwi. Zapraszam też na inne kanały. Linki znajdują się w opisie. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.